Lokus, dzień 21. Z tego co słyszę, to dzieci już wstały ze swoimi rodzicami. Grają w doble. I plan był taki, żeby iść rano do... Co? Już jest to rano, a ja jeszcze nie zaczęłam edytować filmiku. Nawet nie przerzuciłam materiału. Więc albo dzisiaj pojawi się wyjątkowo później, albo muszę to jakoś teraz ogarnąć, ale ledwo trzymam otwarte oczy. Jestem taka zmęczona. Muszę wczoraj maski, po której zawsze mam nienapuszone włosy. Nie wiem, czy dzisiaj zadziałała, bo to zazwyczaj tak ładnie mi wygładza włosy. No cóż. Mam godzinę 13 materiału, czyli powiedziałabym, że standardowo, ale czy mnie to cieszy? Cieszę się dzieci. Piękna sprawa być rodzicem. Cieszę się, że nim nie jestem. Wyedytowałam połowę filmiku, ale już jest za 15, więc na szybko ogarnę moją twarz. Nela jest już gotowa, więc trzeba się streszczać. Nie ma tak dużo ludzi, jest spoko. Nie ma Michaliny, co mnie smuci, bo przy niej bym się nie bała nagrywać, a teraz trochę się wstydzę. Wychodzi Hipcio! To spoko, ale nic nie jest lepsze od placu zabaw. Ja umiem jeszcze zejść. A może nie w trakcie? Ej, Lala, co robisz? Umiem jeszcze samo zejść. Najlepsza atrakcja po placu zabaw. Zaczynamy? Tak. Leżymy sobie na hamakach. Ale one się jakoś cało bujają. Wróciłam z zoo trochę wcześniej, dzieciaki z rodzicami jeszcze zostały, ale ja muszę rzucić filmik. Podgrzeję sobie obiad i siadam do komputera. Tak, jemy to samo co wczoraj, tak, nie jest to najlepsze. Misia zdaje mi erasmusową dramę, bo już zaczyna proces aplikacyjny. Ja do nich napisałam. Dear Global Mobility Office. Nie żeby specjalnie, ale wywaliliśmy Michalinę na spokoju. Zostało mi jeszcze 20 minut materiału do wyedytowania i będzie pewnie 17. Jestem tak zmęczona. Ile zrobiliśmy kroków? Tak, dalej tu siedzę. Jeszcze zostało mi 10 minut niewyedytowanego materiału, a zaraz jest 16. Sam komentarz. W sumie całkowicie rozumiem ten komentarz, a zaraz miałam nic inteligentnego do powiedzenia, żeby go skomentować. I że w sumie to w ogóle mnie nie dotyka. Ale godzinę temu go dostałam, zaraz sobie o nim myślę. Nie jest to absolutnie hejterski komentarz, tylko taki szczery. Dziwię się, z jaką lekkością marnujesz czas na nic nie robienie, pieniądze na zakupy w Żabce, zdrowie na jedzenie śmieci. Ale ogólnie lubię cię, tylko nie rozumiem. Rozumiem ten komentarz? Tak, też nie robię to lekko. Zdaje mi się, jeśli chodzi o czas na nic nie robienie, w sumie co mam robić? Nie chodzę do pracy, czekam na nową pracę. Pieniądze na zakupy w Żabce nie zbieram na jakiś wielki cel i tak wydałabym na głupotki, tylko mogłabym wydać na jakąś taką solidniejszą rzecz w postaci wakacji. I nawet nie mam wrażenia, że to miało być złośliwe, tylko miało być takie... Śmiesznie masz życie. Śmieszne, ja bym... Nie czuła się dobrze. Ja też się teraz nie czuję dobrze. Na jedzenie, nie doczytałam wcześniej, że te zdrowie na jedzenie śmieci, to prawda, powinnam się zdrowie odżywiać. Ale cała reszta mam takie, a zarazem... Główną rzecz, jaką wyjęłam z tego komentarza, to mam takie, czy ja mam strasznie nudne życie, czy powinnam robić więcej? A później sobie myślę, ale co ja mam robić?
No, gdybym robiła taki daily vlog przez cały rok i wszyscy oglądaliby mnie codziennie w tej pozycji, to może rzeczywiście byłoby to dosyć. Ale jak to jest tylko miesiąc i bardziej chodzi o samo wyzwanie, to też nie chcę udawać, że codziennie robimy szalone rzeczy. Bo zazwyczaj wygląda tak moje życie. Ja mam wrażenie, że my strasznie dużo robimy w tym miesiącu, jestem zmęczona. I marnujesz czas na nic nie robienie, cały czas coś robię. Chciałabym w końcu nic nie robić. Ja tak naprawdę, nie no, ja nic nie robię. Ale sobie myślę, jak tylko sobie pomyślę o tym, że miałabym coś robić, to mam takie... No ale jakby wiesz, że nie pamiętam, ten miesiąc trwa już jakieś 10 lat. Nasiu, w tym miesiącu prowadzimy takie prawdziwe życie, jak influencerzy mówią, I'm booked and busy, i myślę tak szczerze, jestem codziennie zmęczona, a wiem, że dałabym radę robić to, plus 8 godzin chodzić do pracy. Ale teraz jestem taka, nie no, przecież no ja nie mam na nic czasu, jak ja mam cokolwiek produktywnego zrobić. Ja bym chciała powiedzieć, że dałabym radę robić to, co robimy. Jakby czasowo dałabym radę, no ale właśnie. Praktycznie to nie wiem, bo ja codziennie jak wracałam z praktyk, to jedyne co robiłam, to szłam spać. Ja uważam, że mogłabym robić mniej. Moim celem w życiu jest robić mniej. No w sumie to też jest takie pierwsze właśnie robię. Wstawiła ostatnio filmik, że ktoś do niej powiedział, że bo ona była youtuberką, później trochę z YouTube'a zrezygnowała, poszła do firmy marketingowej i teraz pracuje w banku po prostu, zrezygnowała z tego. I ktoś do niej powiedział, to teraz to masz strasznie nudne życie. Nie nagrywasz, chodzisz do pracy, wracasz, tam jeździ sobie na rolkach, no nie? I mówi do kamery. Ja tak sobie myślałam, Boże, to najmilsze, cokolwiek ktoś mi powiedział. No, tak, nie chcę mi się nic robić. No, ale właśnie ja nie chciałabym mieć bardziej ekscytującego życia. W sensie lubię moje ekscytujące momenty, lubię coś raz na jakiś czas zrobić. Lubię, czy jakby, nie wiem, jakbym była na wakacjach teraz, no to bym codziennie wychodziła z domu, nie leżałabym całego dnia i nie czytałabym książek. Ale to są momenty, nie chciałabym mieć... Nie jestem osobą, która cały czas musi coś robić, która musi po prostu wstaje o 8, idę spać o północy i non-stop byłam busy i nie miałam czasu usiąść. Jakby to mi nie sprawia żadnej przyjemności. Mimo, że maksymalnie 3 dni, a później myślę, że jakbym tak miała miesiąc przeżyć, to musiałabym iść do psychiatry. Dobra, poleżę i poglądam to. Czemu nie robić więcej? Robię za mało. Czemu nie piszę się? Okej, poglądam YouTube'a. Mam pomysł na filmik pogadankowy, ale będę potrzebować ciebie. Ashley i Amber podcast. Teraz się zaczyna rok szkolny, akademicki w Stanach. I zrobimy filmik, co chciałbyśmy wiedzieć jako freshman. Mogłabyśmy zrobić to samo. Przyznaję trochę, że jestem podekscytowana już na nowe filmiki. Nie zrozumcie mnie źle, vlogu z Mija mi bardzo miło i przyjemnie i cieszę się, że was mam. Bo byłabym jeszcze mniej produktywna niż jestem. Ale zarazem codziennie nic nie robię, codziennie to nagrywam i trochę się nudzę i jestem podekscytowana na nowe filmiki. Przede wszystkim książkowe, że w jednym filmiku będę mogła opowiedzieć o całej książce, a nie rozdzielać to na 3 różne vlogusy. Ale i różne pogadanki, tagi. Mam nową energię. Wiem, że w razie czego i tak zawsze zdążę wyedytować i nagrać vlog, bo robimy to już 21 dzień z rzędu. Ale jestem gotowa na nowe wyzwania. Dzisiaj wieczór jest skończony wcześniej, w 9:30. Dzieci się już pospały, rodzice praktycznie też. Byli 10 godzin poza domem. Wow, więc się nie dziwię. Ja chyba znowu za mało nagrywałam, więc wskakuję pod prysznic, zrobimy wieczorną rutynę i skoczymy razem do łóżka z Micheliną. I o czymś do was pogadamy, nie wiem o czym. Ponieważ nie wiem, ile mamy materiału, to... Teraz wymyślę, o czym porozmawiamy z Micheliną, skoro już tutaj siedzi. I chyba będę edytować ten filmik, chociaż też mam jeszcze 2, 4, 6 kart na YouTubie otwartych. Jak masz plan na jutro? Wysłałam CV. Muszę odpisać koleżance, bo do mnie zapisała, zapomniałam tylko zrobić. I muszę napisać do pani, która zalicza moje praktyki, że się z nią mówi. To moje 3 zadania. Zrobić jedną rzecz z Summer Bucket List, poćwiczyć i wyjść z domu. Nie wychodzimy z dziećmi, ponieważ mają i muzeum, i... Planet Kids, więc mają wyjściówkowe rzeczy. Ja Centrum Nauki Kopernik bez urazy, ale nie jestem fanką. Chciałam pójść do planetarium, ale jest w remoncie. Więc rozchodzimy się, ponieważ tutaj jest nas dużo, to nawet jak ich nie będzie, to będzie tu syf. Więc myślę, że dla mojego dobrego samopoczucia muszę wyjść z domu. I dla mojej produktywności, bo tutaj nic nie robię, widzimy to codziennie. Może po... jest sobie poznać, gdzie jutro.
Fancy. Muszę odrosty. Zrobić mam strasznie dużo odrosty, bo robiłam miesiąc temu. Nice. To są moje. Co myślimy o tym designie? Dobrze, a ktoś miał powiedzieć, jaki był ulubiony punkt twojego dnia dzisiaj? Oglądanie YouTube'a, bo reszta mojego dnia to było załatwienie Erasmusa. Jadłam lody włoskie w zoo. To było super. Chcesz się pożegnać? Nie mogę zrobić. Czyli będziemy się żegnać. Dzięki, że byliście się ze mną. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się za 24 godziny. Buziaczki.